Poczet sztandarowy. Sztandar Szkoły Policji w Słupsku wprowadzić. Poczet. Stój. W lewo. Zwrot. Prezentuj. Broń. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jestem przekonany, że będziecie godnie reprezentować Szkołę Policji w Słupsku podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków służbowych. Jestem przekonany, o czym świadczą osiągnięte przez Was dzisiaj wyniki, że będziecie przykładem policjanta dobrze wyszkolonego, sprawnego fizycznie, intelektualnie, dla którego dobro drugiego człowieka zawsze będzie najwyższym celem. Życzę Wam wielu sukcesów zawodowych, a w życiu osobistym dużo, dużo szczęścia. Dziękuję. To jest początek Waszej drogi, koniec służby w Szkole Policji w Słupsku w charakterze słuchacza, ale początek Waszej ciężkiej służby, która Was dopiero w tej chwili czeka. Z rozrzewnieniem będziecie wspominać te chwile, które spędziliście w szkole. Ja wiem, że dzisiaj to brzmi dziwnie w moich ustach i dla Was przede wszystkim jest to dziwne, że może być gdzieś
indziej jeszcze gorzej, ale może. Teraz będzie to twarda służba, służba nieprzewidywalna, służba, która jest jedną z najcięższych służb, jeżeli chodzi o służbę mundurową. W odróżnieniu od praktycznie wszystkich służb, my jesteśmy cały czas w gotowości i cały czas narażamy to życie bez końca. Jesteśmy największą formacją, największą służbą mundurową w kraju i tak naprawdę całe bezpieczeństwo naszych obywateli spoczywa na naszych barkach. Oczywiście zawsze możemy liczyć na naszych kolegów z innych służb mundurowych i o tym nie zapominajcie, to są nasi sprzymierzeńcy, ale ze względu na wielkość formacji to my ponosimy największą odpowiedzialność. W tym roku już dla Was będzie jeden wielki sprawdzian i dla całej policji. To są oczywiście Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO, który nas czeka. I na pewno Wasza wiedza i Wasze umiejętności, które nabyliście tutaj w szkole, na pewno będą potrzebne i na pewno Waszym przełożonym się przydadzą. Pozwólcie, że odczytam Wam przykazania, tak to nazywamy, przykazania Policji Państwowej z 1938 roku, ale one znakomicie pasują w zasadzie do każdego okresu. I chciałbym, żebyście zawsze o nich pamiętali, realizując swoje obowiązki służbowe. Honor i ojczyzna oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować. Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz jej godny. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który sumiennie wypełniasz w służbie narodu. Przestępstwo jest nieszczęściem, zachowaj się wobec niego z powagą i ludzkością. Pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje i obchodź się ze wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się z Tobą obchodzono. Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy zaufania przełożonego. Nadużycie zaufania jest hańbą. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest tchórzostwem. Pamiętaj, że nosisz mundur. Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bądź więc zawsze schludnie i czysto ubrany i nie zaniedbuj wyglądu zewnętrznego. Żyj skromnie, zachowasz przez to niezależność. Nie przyjmuj żadnych podarków, gdyż to zobowiązuje. Jako policjant nie możesz mieć zobowiązań. Życie ponad stan jest hańbą i prowadzi do nieszczęścia. Pijaństwo zabierze Ci ludzką godność, staniesz się pośmiewiskiem rodaków i zasłużysz na pogardę dzieci. Pamiętaj, że Cię podsłuchują, więc nie mów publicznie o sprawach służbowych, zachowaj umiar w mowie. Bądź w życiu i służbie sprawiedliwy. W wystąpieniach przeciwko wrogom ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry policjant gardzi okrucieństwem. Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy cię pilnie obserwują. Jeśli żądasz od innych, by byli dobrymi kolegami, pamiętaj sam o koleżeństwie. Miej pogardę dla pochlebców. Pamiętaj, że jesteś policjantem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w policyjnej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko. Ja myślę, że nic do tego nie trzeba dodawać. Bardzo Was proszę, żebyście tymi zasadami się kierowali, a jeżeli tak będziecie robić, to na pewno w spokoju dotrwacie do emerytury, zasłużonej emerytury. Tylko pamiętajcie, żeby to nastąpiło, to musicie teraz swoją wiedzę i swoje umiejętności oddać społeczeństwu. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Rodzinom dziękuję za przyjazd, dziękuję również za wytrwałość i za to, że przez tyle miesięcy byliście cierpliwi i na pewno wspieraliście swoje dzieci, swoje córki, swoich mężów, siostry, braci. To na pewno było dla nich istotnym elementem ich funkcjonowania tutaj. Teraz myślę, że też nie będą mieli więcej dla Was czasu, ale na pewno będą bliżej. Bo ten czas na pewno
też będzie dla rodziny niewielki. To jest niestety specyfika naszego zawodu i z tym każdy z nas, wstępując do tej służby, musiał się liczyć. Jeszcze raz gratuluję wszystkim i wszystkim Państwu życzę szczęśliwego powrotu do miejsc zamieszkania. Dziękuję serdecznie.